pierwszy raz w historii, że wchodzimy w tak wysoką liczbę, jeśli chodzi o ilość obrad samorządu Opola, ponieważ kadencja została wydłużona o rok, a jeszcze ta obecna kadencja samorządu o pół roku ze względu na wybory, które są na jesieni, czyli parlamentarne. Wobec tego jeszcze kilka sesji na pewno przed nami, a ta liczba faktycznie już robi wrażenie. Mamy kilka tematów, które się powtarzają w zasadzie co miesiąc, jak chociażby korekta budżetu czy wieloletniej prognozy finansowej, ale mamy też na przykład powierzenie spółce Wodociągi i Kanalizacje zarządzanie tężnią solankową, nowym obiektem użyteczności publicznej, który stanął już na Malince i który na wiosnę ma rozpocząć swoje funkcjonowanie. A oprócz tego tematu, co jeszcze między innymi znajdzie się w obradach sesji? Mamy sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej w zeszłym roku. To bardzo ważki temat, zawsze radni zadają sporo pytań, dyskutują o tym, jak to wygląda, jak funkcjonuje właśnie ta opieka i piecza zastępcza i wiadomo, że z tym dużo wyzwań, także cały czas miasto się zmaga, chociażby z brakiem rodzin zastępczych i tak dalej, więc ten temat również. Poza tym mnóstwo przystąpień do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Tworzymy nowe opracowania w różnych obszarach miasta, m.in. w Szczepanowicach, w Grudzicach, w Gosławicach, więc tutaj także mieszkańcy zainteresowani będą mogli składać wnioski o to, aby przeznaczenie terenu było po ich myśli, aby po prostu mogli realizować swoje inwestycje, zabudowę mieszkaniową i tak dalej. To już jutro przystąpienia do tych planów. I na koniec, czy poszerzy nam się grono tych, którzy uzyskają tytuł honorowych mieszkańców Opola? Faktycznie mamy na jutrzejszej sesji trzy uchwały dotyczące w dwóch przypadkach honorowych obywatelstw. Taki honorowy obywatelstwo ma otrzymać Wang Shuf, to jest profesor Politechniki Pekińskiej, ale także zainteresowany i zaangażowany w działalność naszej Politechniki Opolskiej, między innymi w powstanie Instytutu Konfucjusza. Mamy także tytuł honorowego obywatela dla pana Dawida Tomali, to chyba nie muszę nikomu szerzej przybliżać, mistrz olimpijski, wyjątkowa postać, członek AZS-u Politechniki Opolskiej, no i tytuł zasłużonego obywatela dla pana doktora Leona Korca, 90-letni, za parę dni obchodzący jubileusz urodzin doktor, pasjonat turystyki, miłośnik turystyki, członek PTTK, ale także rodłak, czyli osoba o korzeniach polskich, patriotycznych, cały czas aktywna w Stowarzyszeniu Rodło Opole.